Znudziły ci się zwykłe sandały? Marzysz o pięknych, kolorowych, z pomponami, ale ich cena cię przytłacza? Mam dla ciebie rozwiązanie. Potrzebujesz dowolne sandały? Klej może być na gorąco, magic lub kropelka i pompony lub inne ozdoby. Ja po prostu lubię pompony, więc tylko je przyczepiłam. Znajdziecie takie w pasmanteriach albo w moim ulubionym sklepie z pierdołami, czyli Allegro. Do wyboru, do koloru, a za cały ten stół pomponów razem z przesyłką zapłaciłam 15 zł. I z takiej ilości udekorowałabym co najmniej 3-4 pary sandałków. Jeszcze tylko kwestia wielkości. Ja wybrałam 10, 15 i 20 mm. Najwięcej korzystam z tych średnich i największych. Wcześniej wybrałam i wyselekcjonowałam pomponiki, które przyporządkowałam do danej pary butów. Do srebrnych wybrałam białe, różowe i wszelkie odcienie niebieskiego, lekko fioletowe i tak dalej w tych klimatach. Do tych brązowo-rudych wybrałam soczyste kolory tęczy. Całość podzieliłam na dwa rzędy, adekwatnie, dla jednego i drugiego buciorka. Łapię za klej i większość puszków umieszczam na stopach. Na sznurkach daję ich zdecydowanie mniej. Jeśli nie macie butów wiązanych do góry, to żaden problem, bo na krótkich sandałkach to też będzie wyglądać przepięknie. Zresztą ja sama nie lubię ich wiązać do góry i noszę to całe wiązanie wokół kostki. Pamiętajcie, że prócz pomponików możecie doczepić do butów naprawdę dużo rzeczy. Wielkim plusem tego zdobienia jest to, że równie dobrze ozdoby możecie przywiązać na niteczkę. Wtedy, jeśli pomponiki nam się znudzą, odcinamy je i wracamy do pierwotnego stanu. Moje już są gotowe, zakładam na nóżki i gotowe. Nieważne jaka pogoda, tęczę zawsze można mieć przy sobie. Na sobie. Tak. Śmiało inspirujcie się tym, co Wam pokazałam, odtwarzajcie, fotografujcie, no i oznaczajcie mnie na fotkach, żebym mogła podziwiać Wasze piękne prace. Oczywiście zachęcam do kliknięcia w playlistę DIY-ową, no i pozostawienia kciuka w górę, jeśli taka tęcza przypadła Wam do gustu. Do następnego!